dostałem od ziomeczka do remontu taki sprzęcik. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Hyosung XRX125. Brought up a couple models to Kyle who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning box, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like a martyr. Ziomeczek mówił, że z gaźnika paliwo się leje. No i faktycznie, jak mi go przyprowadził, odkręciłem kranik i tutaj, tędy się leje paliwo. Wcześniej wlałem mu z pół litra mieszanki, żeby go odpalić, no i dlatego tu olej jest. No i faktycznie, stąd się leje, jak tutaj się zapcha, to się przelewa przez dolot powietrza. No i rozebrałem ten gaźnik i teraz jeszcze raz go wyciągnę, bo już mam nowy. No, mam nadzieję, że to jest taki sam. A na odwrót. Tak, to jest to. Kosztowało mnie 224 zł łącznie z wysyłką. I znalazłem taki tylko jeden. Nigdzie takiego nie mogłem dostać. Oczywiście używany. Rzekomo jest wyczyszczony, ale i tak go rozbiorę i zobaczę, co tam w środku jest. I jeszcze zaraz wyciągnę tego i pokażę, jak on wygląda w środku. Już mamy ładnie wyciągnięty. Zaraz go rozbierzemy i zobaczycie, co, jak on wygląda w środku, bo to jest dramat. Nie wiem, czy to widać, ale... widać, jak on wygląda. Zaraz rozbierzemy tamten, bo nie wiem, może to ma tak być. No tak samo tutaj, o, przy zaworku. A nowy wygląda w taki sposób. O. Teraz go złożę i założę. Dobra, filtr zamówiłem już nowy. Czemu to się kurwa nie cofa? No chyba trzeba nie zrobić ręcznie.